Kilka, a mianowicie o dorabianiu w domu, całkowicie legalnie, a nawet ze składkami. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj ten kanał, a dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka o zarabianiu i oszczędzaniu. Czy ten sposób na dorabianie jest dla każdego? Tak, sposób, który polecam w tym filmiku, jest dla każdego, ale nie każdy wie, że można to robić w domu i samodzielnie sobie z tym poradzić. Nieważne, ile masz lat i jakie posiadasz umiejętności, to możesz podjąć tę pracę. Oczywiście musisz być pełnoletni, a praca jest idealna zarówno dla studentów i seniorów. W związku z tym, że to zajęcie bywa męczące dla osób z dłuższym stażem, to dzięki temu stale zwalniają się miejsca i jeśli naprawdę zależy ci na podjęciu pracy, to się do niej dostaniesz i zarobisz realne pieniądze. Ile zarobię w tej pracy? W tej pracy zarobisz najniższą krajową, czyli 13,70 zł brutto za godzinę. Możesz pracować codziennie po 8 godzin lub 4 dni w tygodniu po 6 godzin, bo wachlarz możliwości dopasowania godzin jest dosyć duży. Niestety wykonywanie tej pracy codziennie nie jest zalecane, bo bardzo szybko się wypalisz. Jednak z powodzeniem zdołasz zarobić 800 zł netto w miesiącu. Są tacy, co zarabiają 1500 zł, ale są to osoby mocno zdeterminowane. Czy to poważna praca? Można powiedzieć, że ta praca jest bardzo poważna, a nie tylko poważna, bowiem podpiszesz umowę, która zobowiązuje cię do rzetelnego wykonywania swojego zadania i do utrzymania tajemnicy zawodowej. Oczywiście, jeśli już nie będziesz chciał pracować, to możesz zakończyć współpracę po ustaniu okresu wypowiedzenia. Jak zacząć? Okej, już nie będę trzymał cię w napięciu. Praca polega na wykonywaniu ankiet telefonicznych przy użyciu internetu, co jest bardzo proste i bywa przyjemne. Pracę wykonuje się dla poważnego gracza, bo dla Kantar TNS, który realizuje większość badań, o których słyszysz w wiadomościach. Nie musisz mieć dobrej dykcji ani żadnych specjalnych umiejętności, a pieniądze dostaniesz za godzinę pracy, a nie za przeprowadzoną ankietę. Po prostu musisz czytać i zaznaczać odpowiedzi w komputerze, a to jest dziecinnie proste. Każdy może rozpocząć tę pracę i pracować w swoim mieszkaniu. Wystarczy stałe łącze internetowe, najtańsze słuchawki z mikrofonem i zwyczajny komputer. Połączenia z respondentem są inicjowane automatycznie przez internet, więc nie ponosisz żadnych kosztów. Po aplikowaniu na stanowisko ankietera, o czym za chwilę, otrzymasz login i hasło do swojego konta, gdzie będzie link, po kliknięciu którego ściągniesz program do obsługi ankiet. Przez cały proces będziesz prowadzony i będziesz mógł kontaktować się ze swoim kierownikiem przez telefon. Aplikowanie. Na to stanowisko pracy należy aplikować na stronie tnsglobal.pl. W formularzu podaj wymagane informacje i postaraj się wykazać, że zależy ci na podjęciu dodatkowej pracy. Pierwszy dzień będzie najważniejszy, bo po zainstalowaniu oprogramowania przejdziesz test, czyli system połączy cię z respondentami i będziesz musiał odczytać im pytania ankiety, które będą wyświetlały się na ekranie. Wcześniej będziesz mógł ją czytać wielokrotnie, ale najważniejsze jest to, by nie opuścić żadnego wyrazu, ani nie ominąć żadnego pytania. Nie możesz też zaznaczyć pytania, którego nie wybrał respondent. Jeśli czegoś nie wiesz, musisz dopytać się kierownika, z którym będziesz w kontakcie za pośrednictwem systemu. Jeśli zawalisz tę część, to jedyne co ci pozostaje, to prośba o kolejną szansę. Pamiętaj też, że kierownicy słyszą, co mówisz o pracy, nawet gdy nie prowadzisz ankiety. Gdy przejdziesz tę próbę, podpiszesz umowę, wyślesz ją pocztą i co miesiąc otrzymasz wynagrodzenie podane w systemie. Jakie są minusy? Tak, ta praca ma minusy, ale tylko w przypadku, gdy pracujesz zbyt często lub gdy za mocno przejmujesz się ankietami. Bowiem czytanie tego samego tekstu przez kilka godzin potrafi być frustrujące. Oczywiście możesz jednocześnie oglądać internet czy telewizor, ale zmęczenie i tak będzie odczuwalne. Bez wątpienia nie jest to praca, która da ci bogactwo, ale ważne, że odprowadzisz składki i to, że pracujesz w domu. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a chętnie pomogę. Jeśli uważasz, że ten materiał może być dla kogoś przydatny, wrzuć go na Facebooka, bo być może ktoś właśnie potrzebuje, by sobie dorobić. Dzięki za subskrypcję i zapraszam na kolejny materiał o tym, dlaczego ludzie w internecie proszą o wspomniane subskrypcje i lajki.
Tymczasem to wszystko. Dzięki i do następnego.